Cześć, jesteśmy na stoisku Huawei i tutaj poza laptopami, które już widzieliście, poza Mate'em X-em jest jeszcze coś, czego u nas nie ma, mianowicie Honor Magic 2. On jest u nas tak średnio dostępny. Taka fajna rzecz, która go charakteryzuje, to jest to, że ma tutaj fajne wysuwane aparaty, które są wysuwane ręcznie. Jak widzicie, o właśnie widać nas w tej chwili, a tak nie widać nas. Można to zsunąć i wysunąć własnoręcznie w ten sposób. Trzy aparaty z tyłu, obudowa ze szkła, chyba ze szkła, nie? Obudowa jest plastikowa, jeżeli dobrze pamiętam. Serio? To nie jest raczej szkło. Natomiast to, co warto zobaczyć, to jest warto zobaczyć podobieństwo do P20 Pro. To jest też układ trzech aparatów, troszeczkę inny, ale on do złudzenia z tyłu przypomina P20 Pro. Znajdźcie różnicę. No dobra, znaleźliście. Nie no, różnice są, no. Ale zobacz, że nawet wymiary są podobne. Nawet wymiary są podobne. No ale wyświetlacz jest już zupełnie inny, bo nie ma notcha, jest slider. Myślałem, że go zawiesiłem, ale mi się nie udało. Nie wiem, czy widzieliście, jeżeli chodzi o interfejs, to sporo oprogramowania jest chińskiego, to widać od razu. To na Chiny, no po prostu. Wiadomo, on jest tam głównie sprzedawany, nie? Tak, tam jest głównie sprzedawany. To jest bardzo fajny smartfonik, jeżeli chodzi o specyfikację. Ma Kirina 980, ma AI tak przez Huawei'a promowane. Jest ta potrójna kamera z 24-megapikselowym matrycą. Tą no dużą. I szybkie ładowanie jeszcze, no nie? Tak, szybkie ładowanie 40 W. A nie, ładowanie, tak, chodzi mi o to, że 64. No nie całe 64, tak. A rozdzielczość Full HD Plus chyba, nie? Jeżeli dobrze pamiętam, to jest Full HD Plus. Tak mi się wydaje. Są oczywiście dwie karty SIM, ładna różowa tapetka i światło tutaj niezbyt fajne. Tak, ciężko to cokolwiek nagrać. Jest ochrona oczu, ale w tej chwili ona jest już wszędzie. W tym momencie jest w Huawei Sherp, o tutaj właśnie. Także są wszystkie charakterystyczne. Nagrywanie ekranu tam też widziałem. Tak, także. Tak, to Huawei najeżone funkcjami. No i zobaczcie, ile w chińskim wydaniu jest dodatkowych aplikacji. Jest Weibo, jest Suning, to jest sklep, jeżeli nie wiecie, to jest sieciówka społecznościowa oczywiście. Suhu News to jest rzeczywiście agregator newsów. Baidu Map macie dodatkowo, VIP.com. To wszystko są tak naprawdę rzeczy dodatkowe, które no, u nas tego jest znacznie mniej. Także jeżeli byście narzekali, że u nas telefony są zaśmiecane dodatkami, to zobaczcie, co dostają Chińczycy. Z tym, że Chińczycy z tego korzystają. No, to jest też tak, że rzeczywiście używają bardzo wielu z tych aplikacji. Także... No, słuchajcie, tyle. Jeżeli chodzi o inne urządzenia, właściwie wszystkie już Wam pokazaliśmy. Tutaj powtarzalibyśmy dokładnie to samo, co na premierze i co tutaj na konferencji prasowej, w związku z tym raczej nie ma sensu. Natomiast to pokazujemy Wam jako ciekawostkę, chyba warto. Cześć, mamy, słuchajcie, jeszcze przed sobą Porsche Design, czyli Mate 20 RS. Co prawda widzieliśmy go już, ale pokazujemy jako ciekawostkę, bo w ręce jeszcze Wam chyba rzeczywiście nie pokazywaliśmy. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o układ aparatów do złudzenia, przypomina ten z Mate'a podstawowego. Ja nawet mam tutaj Mate'a podstawowego, w związku z tym możemy sobie porównać. Ale zwróćmy uwagę, że tutaj ta ramka w ogóle nie wystaje poza obrys obudowy. Tak, to jest... Moim zdaniem wygląda to znacznie bardziej elegancko, bo jakoś tak fajnie są zamaskowane, ładnie się komponują. To jest rzeczywiście ta kwestia premium. Przez to, że dodali tutaj tą skórę, tutaj musieli podwyższyć troszeczkę obudowę. W związku z tym można było schować aparaty i tutaj mamy po prostu slajderek. Tak, chociaż... Wiecie co, tak szczerze mówiąc, ta skóra nie jest jakaś specjalnie rewelacyjna w dotyku, tak jak go trzymam teraz w ręku i miziam palcem. No ale cóż, wygląda to lepiej według mnie niż standard. Znaczy mnie się czerwony akurat podoba ze względu na... Tak, no czerwony jest fajniutki. Natomiast jeżeli chodzi o smartfona, to macie właściwie wszystkie dane. Tam jest również ten 7-nanometrowy Kirin 980. Jest biometryka oczywiście, czyli rozpoznawanie twarzy, w inscript fingerprint, czyli umieszczony tutaj czytnik, podobnie jak w Mate'cie podstawowym. Jest również 40-watowe szybkie ładowanie, to które znacie z Mate'ów. No i bateryjka 4200 oczywiście. Wyświetlacz OLEDowy, to też na pewno wiecie, o stosunku boków 19,5:9, 2K+. Czyli 320x1440. Główna kamerka to jest 40 megapikseli plus 20 plus 8, czyli jest i szeroki kąt i teleobiektyw. To w zasadzie tyle. Specyfikacje znaczy. Jest to jedna z tych rzeczy, które warto jeszcze, jeżeli się nie widziało, na stoisku Huawei obejrzeć.